Witam Was. Jeżeli przyjrzeć się obecnemu stanowi rzeczy, czyli na jakim etapie jest segregacja sanitarna w Polsce, jeżeli porównać się do innych krajów, to widzimy, że jest nam daleko do krajów progresywnych typu Kanada czy Australia, jest nam daleko do krajów z Europy Zachodniej, czyli Francja, Grecja, teraz dołączyły Włochy. Od 15 października weszło tam bardzo restrykcyjne prawo w kwestii segregacji. Na pewno nie jest wesoło w Austrii, w Niemczech i w Hiszpanii, czyli robi nam się nagle cała Europa Zachodnia. No ale my jako Polska również nie jesteśmy wolni od segregacji. Co prawda nie mamy przepisów legalizujących, chociaż gdzieś majaczyły na horyzoncie, też na końcu tego materiału pójdziemy tym tropem, co się stało, że nagle w tym temacie jest cisza. Wiemy, że otwierają się biznesy, które dały sobie prawo na segregację klientów, a tajemnicą Poliszynela jest, że jeżeli jakiemuś szefowi, właścicielowi danego biznesu zależy na tym, by sprawdzić, czy pracownicy są wyszczepieni, czy nie, to on to zrobi. O tym również na końcu. No ale teraz przechodzimy do tematu z miniaturki, czyli zapowiedź segregacji sanitarnej w Chorzowsko-Świętochłowickim przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji. Zapraszam. Do wewnętrznego pisma dotarła redakcja portalu Tarnogórski Info. Brawa za odwagę, ponieważ ja ten portal, jakby na to nie patrzeć, jest z nazwy regionalny, no coraz częściej widzę czy logotypy, czy odnośniki do artykułów, które traktują na naprawdę bardzo poważne tematy. To się ceni, tym bardziej w dobie, gdzie dziennikarstwo spsiało. Dziennikarze są zastępowani pokornymi funkcjonariuszami medialnymi. No chociażby ostatnie doniesienia z telewizji Republika. Pamiętamy, pan Naimski, aparatczyk partyjny ze znajomościami, stwierdził, że ja pani ten program zerwę. Nie dość, że program został zerwany czy tam zrzucony. Nie tylko odcinek, to cały program. Do kasacji o jeden odcinek za daleko, o kilka pytań za daleko. Był program, nie ma programu. Oczywiście to nie jest z tym związane, to jest koincydencja, a w obecnych czasach bardzo dużo jest koincydencji czasowych, prawda? No dobrze, przejdźmy do samego pisma. Jest ono datowane na 20 września. Podpisał je sam prezes zarządu, pan Bartosz Sałata. Zarząd spółki zachęca wszystkich pracowników do szczepień przeciwko COVID-19 celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2. Wśród załogi Chorzowsko-Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie zarząd spółki informuje, że na mocy proponowanych zmian do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływania nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw mających na celu wspieranie działań związanych z zapewnieniem odpowiedniej ochrony w zakładach pracy, które są miejscem, w których dochodzi do zakażeń koronawirusem, a ponadto w związku z faktem, że Chorzowsko-Świętochowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest jednostką infrastruktury krytycznej, prowadzącą działalność uznaną za szczególnie istotną w związku z koniecznością zapewnienia podstawowych usług dla ludności, skorzysta z wszelkich dostępnych narzędzi i rozwiązań w zakresie oddzielenia pracowników zaszczepionych od niezaszczepionych i tym samym osoby niezaszczepione mogą zostać skierowane na urlop bezpłatny. Zobaczcie, jaki to jest bełkot i zobaczcie, no, czym oni motywują tą zapowiedź segregacji. Nie, że jakaś ustawa została, że jakieś prawo zostało uchwalone, jakaś ustawa za chwilkę wejdzie w życie, tylko oni bazują na przeciekach medialnych, na tym, co powie minister Niedzielski w TVN-ie, na tym, co pana Szechtera powiedzą. Ja wiem, ja sam ten temat grzałem, ponieważ bardzo mi on leży na sumieniu, ponieważ potem, kiedy to prawo wejdzie, no to moja rodzina będzie w tej grupie B, w tej grupie, gdzie do Der Elefant, gdybyśmy chcieli, to nie wejdziemy. Jak to będzie z możliwością zarobkowania? No to właśnie tutaj pokazano. My ciebie nie zwolnimy, to będzie bezpłatny urlop.
No ale zastanówmy się, kiedy z takiego bezpłatnego urlopu można by było wrócić? Maj, czerwiec? Do tego czasu, przynajmniej w tym wypadku, jeżeli chodzi o firmę, gdzie jest infrastruktura krytyczna, ale też u każdego prywaciarza, gdzie jeszcze się płaci ze swoich, no to ma się optymalną liczbę pracowników, prawda? No i na miejsce tej osoby, która pójdzie na bezpłatny urlop, przyjdzie druga, wyszczepiona. I teraz wróci sobie za pół roku, albo nawet i dalej, no i co? I myślisz, że tamta osoba zostanie zwolniona i ty będziesz mógł kontynuować pracę? No nie sądzę. Więc tak to się skończy. Redaktorzy Tarnogórskiej Info chcieli sprawdzić, jakim prawem grozi się ludziom pozbawianie ich pracy. Te urlopy to jest takie, wiecie, bułkę przez bibułkę, ale to jest de facto wyrzucanie z pracy. W wodociągach nigdy im czasu nie mógł poświęcić. Była spychologia, było nie ma mnie, zajęty jestem. No, ale jako, że to jest spółka należąca w dużym procencie do miasta, no to tam jakiegoś zastępcy wojewody czy jakiegoś innego dyrektora dorwano i tam zapowiedziano, że to nie jest segregacja. Pismo w żadnym wypadku nie dotyczy segregacji. Pismo informuje pracowników, co ewentualnie w momencie zmian ustawowych będzie można wykorzystać w stosunku do zatrudnionych pracowników. No i tutaj mamy taki fikołek myślowy, że to nie jest segregacja, mamy tylko zapowiedź segregacji, no, nazywajmy sprawy po imieniu. No i niejako, jeżeli to prawo zostałoby uchwalone, no to też już nie będzie segregacja, bo to jest obowiązujące prawo. Ciężko tą logikę zrozumieć. No ale właśnie, jeżeli mówimy o tej ustawie, bo temat wybuchł w lipcu, ale temat przycichł. Pamiętam, ustawa została zrzucona z porządku obrad. Pierwszy mały sukces. Potem aparatczycy PiSu się odgrażali, że my to musimy dopracować, ale szukając informacji na ten temat, to temat ucichł w pierwszym tygodniu września. Więc postanowiłem sprawdzić, co się w temacie dzieje i okazało się, że trafiłem na całkiem świeże info i to wprost z Ministerstwa Zdrowia, od szefa wszystkich szefów. I Niedzielski powiedział, że to musi poczekać na lepsze czasy, w sensie gorsze czasy, dlatego lepsze, dlatego lepsze, na gorsze czasy, czyli zostało to zawieszone, przestraszyli się, ale wiemy, że w każdym momencie to może zostać uruchomione. Cieszy, nie cieszy, mamy chwilę wytchnienia, każdy dzień do wiosny się liczy, jest na wagę złota, jeżeli ktoś pracowałby chociażby w tych wodociągach, prawda? Tyle, że, tak jak mówiłem na początku, jest przyzwolenie państwa na cichą segregację. To my nie chcemy o tym wiedzieć, a ludzkie dramaty będą działy się po cichu. Pierwszy biznes, który doszedł do wniosku, że będzie segregował klientów. Wiecie, jeżeli mnie jakaś restauracja czy jakiś klub czy kino nie chce wpuścić, kim w oko. Proszę bardzo, bawcie się sami. Ja nawet jak będę mógł, to już do was nie przyjdę. Der Elefant. To jest jeszcze kilka innych restauracji, z tego co słyszałem, bo w temat się nie wgłębiałem. To jakiś były radny, tak sobie, nie wiem, może ma bogatych wspólników, ale pozwolił sobie na kilka knajpek i tam po raz pierwszy zdecydowano się na segregację klientów, czy ktoś jest wyszczepiony, czy nie. Jeszcze póki co dają możliwość niezaszczepionym jedzenia dostawy do domu, chociaż ja już bym tak bym podziękował. Nie sprawdzałem, co się dzieje, bo pamiętamy te naloty na knajpy, które się otworzyły jak za czasów prohibicji, prawda? A tutaj jest segregacja, która jest nielegalna w Polsce i z tego, co wynika, to milicja tam nie przychodzi. Pozwala się na jawną dyskryminację osób niezaszczepionych. 29 września były pikiety pod tą knajpą i wyobraźcie sobie, że milicjanci bronili. To jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczny i niesmaczny precedens. Czyli mamy losy ustawy, mamy restauracje tylko dla wyszczepionych. No i teraz to, co mówiłem na początku, czyli jeżeli szefowi będzie zależało, to już kilka miesięcy temu się dowiedział.
Spotkałem na basenie widza. Bardzo miłe, jak się spotka osoby o tych samych poglądach i w ogóle no, zna mnie z ekranu. To już w ogóle z dziećmi byłem na basenie, to w ogóle dzieci, mamo, mamo. Tata został rozpoznany. Ale o co chodzi? Porozmawialiśmy sobie, bo to na wiadomo, tam było w szatni, tam się spieszyliśmy. Czas leciał, prawda? No i tak się jakoś skończyło, rozmawialiśmy o życiu, o nowej normalności. Ja mówię, no kurczę, nie wiem ile razy jeszcze mi pozwolą z dziećmi tutaj wejść, bo to był jakiś koniec wakacji. Były zapowiedzi, że we wrześniu tutaj ta cała sprawa się posunie. No i kolega powiedział, że no bo ja już jestem wyszczepiony, że on dostał, on robi jako instalator. No mam nadzieję, że nie zdradzam tutaj sekretów, ale to jest ważne. No i tam szef powiedział wprost, że on wysyła, jeżeli chodzi o zapytania, oferty, odpowiedzi na zapytania ofertowe, czy tam sam wysyła, no nie wiem, tam paliwo szczegóły. W każdym razie pisze klientom, że jeżeli ekipa przyjdzie, to będzie to ekipa wyszczepiona. No i on zapowiedział, tak? Jeżeli to jest firma, która ma, nie wiem, 20, 30, 40 osób, to nie ma jakichś wewnętrznych pism tutaj, bawienie się. Tylko w jaki sposób, w nielegalny, ale jednak, będzie się to egzekwowało. Takie rzeczy się dzieją, to są dramaty ludzkie. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Dajcie znać, jak jest u Was w zakładzie pracy, bo ja nie mówię, że tak jest wszędzie. Ja nie znam skali, ale to jest do przewidzenia, że w mniejszych firmach szef może przewidzieć, nawet nie dla własnego widzimisię, ale jako do czynnika, który no, w jego umyśle mógłby wpłynąć na wybranie akurat jego oferty. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, wejdźcie na stronę główną, albo na zakładkę wideo, albo na zakładkę playlisty i tam będzie Wam łatwiej wybrać, znaleźć, czy coś Was nie ominęło z ostatnich filmów, albo znaleźć film starszy, który może by Was zainteresował, mam taką nadzieję. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a wspierać można przede wszystkim bezkosztowo. Podstawa wystarczy być. Jeżeli macie swoje media społecznościowe, podawajcie filmy, które Waszym zdaniem są ciekawe. Dalej niech się informacja niesie. Wejdźcie od czasu do czasu, jeżeli nie dostajecie powiadomień i sprawdźcie, czy coś tutaj się dzieje, czy może algorytm doszedł do wniosku, że są inne, ciekawsze tematy, aby się tematy i kanały, a Wy się z tym nie zgadzacie. Bardzo Wam dziękuję, życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.